Ma generacja komendantów, nie wiem. Nie tylko wysypisko, ale za dzikie tłumowanie. Braliśmy się na uroczystym... Aha, no widać. Ale to nic. Dobrze. Szanowni Państwo, przepraszam, problemy techniczne. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się na uroczystym przekazaniu łodzi hybrydowych, na których bezpieczeństwa oraz osób, które wypoczywają na wodach Mazur, oraz na przekazaniu nowoczesnej więźniarki, którą otrzymują policjanci z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W imieniu inspektora Sławomira Mierzy, komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie i pana Jacka Protasa, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, współgospodarza dzisiejszej uroczystości, witam serdecznie pana Jana Mościanicę, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego i przedstawiciela rządu w terenie. Witam panią wiceprezes Marię Sokol, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pana Tadeusza Rapińskiego, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Witam serdecznie komendantów powiatowych policji. Witam policjantów, dziennikarzy, pozostałych gości. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Panie wojewodo, panie marszałku, szanowni państwo, panowie komendanci, no dzisiaj jest dzień szczególny. W ubiegłym roku w maju podpisaliśmy umowę z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska dotyczącym zakupu łodzi hybrydowych dla policji w Warmii i Mazur. Dzisiaj łodzie te trafiają do służby na naszych jeziorach. Jestem przekonany, że dzięki temu zakupowi policja nasza będzie robiła tak zwaną dobrą robotę dla wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim turystów, którzy chętnie korzystają z naszych jezior, którzy chętnie wypoczywają na naszym terenie, a przez to, że ta służba będzie pełniona na takim sprzęcie, na takim profesjonalnym sprzęcie, ich bezpieczeństwo na tych jeziorach będzie szczególne. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi, pani dyrektor, za to, że mogliśmy skorzystać z tego programu i zakupić właśnie te przepiękne łodzie. Myślę, że wszyscy policjanci, wszyscy mieszkańcy Warmii i Mazur, a w szczególności turyści, którzy będą wypoczywać na naszych jeziorach, docenią wagę tego wydarzenia, tego, którzy będą korzystać z tych łodzi. No, myślę, że też będą chętnie pełnić służbę na tak profesjonalnym sprzęcie i tak dobrze wyposażone. Dziękuję serdecznie. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi za to, że zapewnił tak piękną pogodę na to dzisiejsze przekazanie, bo to oznacza chyba, że sezon na Warmii i Mazurach się rozpoczął. Przekazujemy sprzęt, który będzie służył poprawianiu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Warmii i Mazur, którzy będą korzystać z kąpieli z naszych wód, jak również oczywiście turystów, których chcemy zapraszać do naszego regionu, ale musimy zapewnić im bezpieczeństwo wypoczynku. Szanowni Państwo, jak zapewne wiecie, zakup tych 5 pięknych, szybkich łodzi
to element szerszego projektu, w ramach którego wybudujemy na Warmii i Mazurach kilkanaście ekoprzystani, tak zwanych ekomarii, gdzie łodzie żaglowe, gdzie łodzie motorowe będą mogły zrzucać wszelkiego rodzaju nieczystości, ale również gdzie turysta, pływając po wodach naszego regionu, będzie mógł zacumować, będzie mógł skorzystać z sanitariatów, z kąpieli i różnych innych socjalnych spraw, które są potrzebne dla żeglarza czy dla motorowodniaka. Na dzisiaj podpisaliśmy 11 umów na budowę ekoprzystani, ale wszystko na to wskazuje, że z oszczędności poprzetargowych będzie możliwość podpisania kolejnych 3 umów, które są w rezerwie, więc niewykluczone, że tych ekoprzystani powstanie 14. Chcę również Państwa poinformować, że wraz z rozpoczęciem sezonu otworzymy centralny port w Giżycku, inwestycję bardzo ważną, bowiem w tym mieście powstaje port, duży port nie tylko na 200 jachtów, ale również gdzie będą mogły cumować różnego rodzaju inne jednostki, łącznie z żeglugą po jeziorach, żeglugą pasażerską po jeziorach mazurskich. Jest to największa tego rodzaju inwestycja. Cieszę się, że po wielu latach planowania będzie ona zakończona. Szanowni Państwo, to oznacza, że zostaną stworzone warunki do bezpiecznego wypoczynku w naszym regionie, ale również warunki ekologiczne, warunki do tego, żeby już żadne jednostki, które pływają po naszych jeziorach, nie musiały cumować w szuwarach czy krzakach. I chciałbym to też powiedzieć, Szanowni Państwo, i zapowiedzieć, że w momencie, kiedy oddamy do użytku te wszystkie porty, mariny, to ogłosimy akcję bezwzględnego eliminowania tego rodzaju zachowań, czyli cumowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych czy niedostosowanych, bo to będzie oznaczało oczywiście zaśmiecanie, zabrudzanie naszych jezior. Szanowny Panie Marszałku, Panie Komendancie, Panie Prezes, Panie Prezes, Prezesie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Wiedzy Mazurskich, które obecnie widzę, Szanowni Państwo, jedni nie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować samorządowi województwa reprezentowanemu tutaj przez Pana Marszałka Leszka Protasa za to, że kontynuuje działania podjęte wcześniej. Państwo wiecie, że od kilku lat realizowany jest program organizacyjny Policji Straży Pożarnej. Ten program jest programem swego rodzaju standardowym, dostosowanym do specyfiki danego regionu, czy jak gdyby nie wchodzi w jego zakres. Cieszę się, że nasza piękna kraina, województwo warmińsko-mazurskie, które jeziorami stoi, otrzymuje ten niezbędny komponent przy wsparciu finansowym, organizacyjnym, ale także duchowym samorządu wojewódzkiego. Bardzo mi bliskie. Chcę powiedzieć, że 7 lat spędziłem w służbie publicznej, będąc prezesem Fundacji Ochrony Wielkiej Jeziora Mazurskich w otwartym regionie. Fundacja, tak jak teraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Wielkiej Jeziora Mazurskich, wcześniej zajmowała się pozyskiwaniem środków, realizacją inwestycji, ochrony środowiska. Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Panie i Panowie Oficerowie, mając delegację Prezesa Wojewódzkiego Funduszu, w imieniu Zarządu również, Pana Adama Czyszku, posła RP, Pani Marii i własnym, chciałbym złożyć przede wszystkim gratulacje za skuteczną, aktywną absorpcję środków unijnych, którą Wojewódzki Fundusz ma przyjemność wdrażać z delegacji również Pana Marszałka i cieszymy się, że takie 21-wiekowe sprzęt mógł się znaleźć na Państwa placu. Czekają komendanci powiatowi i policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę na wodach Warmii i Mazur. Panie komendancie, Panie Marszałku, proszę przekazać kluczyki.
zaproszenie na komisarzu. Możemy kilka słów o tym humorze, które trafiają do policjantów, którzy pełnią służbę na szlakach w gminie Mazowskiej. Te łodzie porównują do klasy samochodu. A to? Spokojnie, panie komendancie. Niech służy jak najlepiej. Bezpieczeństwa nas. I Volkswagen Passat wśród łodzi. No to myślę, że świetnie. To jest najlepszy model łodzi, w którym dysponują policjanci obecnie? Na jeziorach mogą się nie zatrzymać, tak jak przeszli. Skręcimy też jeszcze z łódki. Skręcimy też z łódki. Możemy również odnajdować im osoby. Centralnym właśnie na dziennieniu w nocy możemy znaleźć taką osobę na razie 70 metrów, a większą łódź i przy lekkim nagwieżdżonym niebie możemy znaleźć taką osobę przy odległości 120 metrów. No jak ciepło mocno, to tak, ale tak są zorganizowane. Całość, tak? Tak, całość. Przesadzam. Jeszcze?